rząd faktycznie dał każdemu 30 dolarów w bitcoinie, a to, że macie bitcoiny, nie znaczy, że możecie nimi płacić. Fajnie jest robić niektóre rzeczy z kimś, bo można to wspólnie przeżywać, porównywać emocje i tak dalej. Poznajcie Vanessę, Ola. O k***a, ale buja. Jezu, jak ta mina się wygina w lewo i w prawo. Dzień dobry moi drodzy, kolejny dzień w Salwadorze. Witam się z wami z miejscowości Concepción de Ataco, do której dotarliśmy wczoraj wieczorem. Leży ona na trasie Ruta de las Flores, którą dzisiaj zaczniemy zwiedzać. Ruta de las Flores, czyli taka droga kwiatów, jest to szlak, który idzie przez małe kolonialne miasteczka, które charakteryzują się podobno tym, że są małe, kolorowe, jest dużo kwiatów i dużo plantacji kawy. Podejrzewam, że dzisiaj odwiedzimy dwa, może trzy miasteczka na tej trasie, więc zapraszam. Ataco jest miastem słynącym ze swoich murali, więc myślę, że naprawdę dużo ich dzisiaj zobaczymy. Tutaj mamy jakiś bazarek. Co ciekawe, jeszcze nie widziałem żadnych case'ów na telefony komórkowe, więc jest to bazarek dosyć nietypowy. Można sobie tutaj kupić przeróżne bransoletki na przykład, czy nawet i cymbałki. Zagrałbym teraz w Las Kotek na płotek, ale chyba nie pamiętam jak. Tutaj pan sprzedaje różne akcesoria militarne i zobaczcie, można zapłacić bitcoinem. I tutaj pan mi właśnie opowiedział o tym, co wspominali nam inni znajomi, że rząd faktycznie dał każdemu 30 dolarów w bitcoinie, ale bardzo wiele osób tych bitcoinów nigdy nie zobaczyło, ponieważ mieli skradzioną tożsamość i ktoś im te pieniądze po prostu z tego portfela ukradł. Więc fajny pomysł mieli, ale zrobili to w jakiś tak bezsensowny sposób, że po prostu łatwo było ludziom tą kasę ukraść, więc trochę lipa. Tutaj mamy kolejny mural. Wczoraj go widzieliśmy już chyba wieczorem, bo jesteśmy blisko Parque Central, ale wiadomo, w ciągu dnia to wszystko dużo lepiej wygląda. Jesteśmy teraz w Parque Central i trzeba przyznać, że wygląda dosyć biednie. Fontanna nie działa, jest dosyć mocno zaniedbana. Ten znaczek, przy którym tam siedzą ludzie z napisem Ataco, też jakiś taki brudny i zmarnowany. Tak jak w wielu innych miastach Ameryki Centralnej, na głównym placu są namioty, w których można się zaszczepić. I to, co jest ciekawe, zarówno w Gwatemali, jak i w Salwadorze naprawdę bardzo ciężko jest spotkać na ulicy kogoś, kto nie ma założonej maski. Zarówno w dużych miastach, jak i w małych miejscowościach. W Meksyku było tak, że w dużych miastach raczej tego pilnowali, natomiast wszystkie małe miejscowości kompletnie to olewały. Przynajmniej tak wyglądało to z mojego doświadczenia. Więc to też jest ciekawa różnica do odnotowania pomiędzy tymi państwami, że tutaj naprawdę raczej ludzie nie protestują, wszyscy noszą i wiecie. Przy głównym placu klasycznie mamy kościół. Zaraz zobaczymy, jak wygląda w środku. Salwador jest bardzo religijnym krajem i nie sposób, będąc w tym miejscu, wspomnieć o tym, że jest to kraj z najbardziej drakońskimi przepisami dotyczącymi aborcji. Wybaczcie, że będę czytał z telefonu, ale ciężko jest mi to wszystko zapamiętać. W tym kraju nie można dokonać aborcji pod żadnym pozorem. Niezależnie od tego, czy jest praktycznie pewne, że kobieta umrze podczas tej ciąży, czy jest praktycznie pewne, że płód tego nie przeżyje, czy chociażby dlatego, że wiadomo, że będzie on całkowicie zdeformowany, niezdolny do życia i umrze chwilę po porodzie. W żadnym przypadku po prostu nie można tego dokonać, a ludzie, którzy decydują się na taki krok, kobiety mogą być skazane nawet do 8 lat więzienia, a ludzie, którzy im w tym pomogą, nawet do 12. Oczywiście, jak łatwo się domyślić, jeżeli nie mogą dokonać tego zabiegu w przypadku zagrożenia swojego życia, zagrożenia życia płodu, czy chociażby tego, że jest to dziecko, które się pojawiło z powodu gwałtu, dużo osób decyduje się na zejście do podziemia. Nawet nie chcę sobie wyobrażać, w jakich warunkach jest to dokonywane i jak wyglądają statystyki odnośnie zgonów po dokonaniu aborcji gdzieś w jakichś podziemnych, dziwnych klinikach. Mało tego, czytałem dzisiaj artykuł, ale teraz już go nie mogę znaleźć, o kobiecie, która poroniła, zgłosiła się do szpitala, ponieważ źle się czuła w szpitalu, oskarżyli ją o dokonanie aborcji. Została ona przykuta do szpitalnego łóżka kajdankami. Po tym, jak już się lepiej poczuła, została wysłana do więzienia. Później okazało się, że prawdopodobnie to, że poroniła, było spowodowane tym, że zdiagnozowano u niej raka, w sensie, że miała raka, no i umarła w więzieniu na nowotwór.
Jest to niesamowicie smutne i wydaje mi się, że warto jest mówić głośno o historiach z innych krajów, tym bardziej w kontekście ostatnich wydarzeń w kraju nad Wisłą. I bardzo proszę mi tutaj nie zarzucać, że ja się bawię w politykowanie, ponieważ ja przedstawiłem wam po prostu garść suchych faktów, połączyłem dwie sytuacje, a to jak wy je sobie zinterpretujecie, to już jest wasza indywidualna sprawa. Ja swoje poglądy polityczne mam w miarę ukształtowane, ale to jest vlog podróżniczy, a ja nie jestem politykiem. No jak na razie wygląda na to, że Ataco to są właśnie głównie sklepy z pamiątkami i restauracje. Oprócz tego, tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo typowa kolonialna architektura. O, tutaj mamy kolejny mural, jest ketchup, jest hot dog, są jakieś drinki, jest menu, jest hamburger. Śmiesznie to wszystko razem połączyli. Trzeba przyznać, że jest tutaj naprawdę ładnie. Poza tą główną ulicą raczej pusto. Miasto wydaje się być bardzo zadbane, ale nie wygląda na to, żeby tu było dużo więcej rzeczy do roboty niż chodzenie po knajpach. Z takich popularnych aktywności w tym mieście i jego okolicach jest jeszcze przejażdżka konna ulicami tego miasta. To się trochę mija z celem, bo jedzie się pomiędzy samochodami. Widziałem ludzi, którzy to robili. Albo wynajęcie bagiego i przejechanie się gdzieś tutaj po okolicznych lasach, nad okoliczne jeziora i tak dalej. Ale jakoś, kurde, nie mam ochoty na takie zabawy. O! Tu jaki fajny mural, ale może pokażę wam go bez siebie. Wow, zobaczcie jaki on jest długi. Tutaj mamy Nowy Jork, mamy Golden Gate Bridge, tutaj mamy lokalne ludy, flaga amerykańska, flaga salwadorska, no i tutaj dalsza część tego malowidła. Super to wygląda. Praca człowieka, który podłącza w tym kraju wszelakie usługi wymagające kabli, musi być naprawdę bardzo ciekawa. Tutaj mamy kolejny kościół, a podobno za kościołem jest punkt widokowy. Albo jest tu punkt widokowy, albo zaraz mnie potną na kawałki. Nie jesteś agresywny, mam nadzieję. Dobrze. Hola, buenas tardes. No, necesito, pero muchas gracias, señor. Gracias. Jesteśmy. Jest punkt widokowy, jest krzyż, wszystko się zgadza. Czyli co, wychodzi na to, że to jest całe Ataco. Pod nami jest ten kościół, który przed chwilą widzieliśmy. Tam jest ten kościół, w którym byliśmy. Tam jest główny park. A tędy idzie główna ulica, na której też byliśmy. Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem, veni, vidi, vici i tepe, co? Więc w sumie można powiedzieć, że widzieliśmy już większość miasta, tą, którą powinniśmy byli odwiedzić. Oczywiście chciałem polatać dronem, ale wiatr się zerwał. Słuchajcie, ja wiem, że może slowpoke, ale ja nie zwróciłem wcześniej uwagi... Czy to jest bambus? Naprawdę nie zwróciłem uwagi wcześniej na to, że tutaj gdzieś rośnie bambus. A tak wygląda krzyż, który patrzy z góry na mieszkańców tego miasta. Dobra, zwijamy się. Nie ma co tutaj dłużej siedzieć. Myślę, że fajne miasteczko, żeby wpaść z rodziną, czy nie wiem, z dziewczyną do jakiejś fajnej knajpy i tak dalej, ale tak czysto podróżniczo to dosłownie na chwilę przejść się ulicą i nara. Przynajmniej tak mi się wydaje. Posiadanie Google Maps po angielsku i te próby wymawiania tych wszystkich hiszpańskich nazw ulicy miejscowości. Take the next left on the Calle Oriente. Wyjeżdżamy właśnie z miasta i jedziemy do kolejnej miejscowości na trasie Ruta de las Flores, która nazywa się Apaneca. Jest stosunkowo niedaleko, będziemy tam za jakieś 12-15 minut. A właśnie, przypomniało mi się coś, co miałem wam wczoraj powiedzieć. Słuchajcie, jak jechałem wczoraj, kilkukrotnie byłem świadkiem sytuacji, że ktoś daje po hedlach na trasie i nagle macha lewą ręką przez okno, informując, że będzie skręcał w lewo. A nawet doszło do tego, że widziałem pasażera, który machał w prawo przed skrętem, więc po prostu jakaś masakra. Kwiaty tutaj po lewej. To jeszcze chyba nie jest okres, żeby to wszystko tak bardzo mocno kwitło, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, jak ładnie tutaj musi być w odpowiednim okresie. Jedziemy od razu do najbardziej znanej kawiarni w tej okolicy, która nazywa się Cafe Albania. Zobaczcie, to jest kawiarnia połączona z ogrodem, połączona z labiryntem i z jakimiś zabawami, z jazdami na linach i tak dalej. Naprawdę świetnie to wygląda. Facet na linie jedzie rowerem.
To wszystko jest wiadomo w miarę tam na sztywno przymocowane, ale super to wygląda. A tutaj zabawa polega na tym, że wpuszczają tutaj gdzieś ludzi do labiryntu i ci dzwonią dzwonkiem i tam ci muszą ich znaleźć. Tak wygląda karta. Ceny śniadań. Nie jest to na pewno najtańsze miejsce w całym kraju, ale nie ma też jakiegoś dramatu cenowego, mam wrażenie. Zamówiłem sobie to. Churrasco tipico. I Vanessa też zamówiła churrasco tipico. Poznajcie Vanessę. Hola. Hi. I think you guys met her on Bartek's vlogs, but now we just decided to get a coffee. I think it's really cool that you can just text anyone in your country and be like, hey, what's up? You want to go for a coffee? And doesn't matter where they are, you can get there in 2 hours. That's true. Actually, I took only 1.5 hours to come here, so that's why I decided to join. A byłem na drugim końcu kraju, można tak powiedzieć. Covering hot food with foil. It's not the best thing to do. I know it is, but... Naprawdę smakowicie to wygląda. Tutaj macie smażonego platana, tutaj macie chorizo, a tutaj wołowinę, która jest naprawdę pyszna, naprawdę soczysta, już spróbowałem trochę. Tutaj coś, co się nazywa casamiento, czyli smażone fasolki z ryżem i jakimiś innymi warzywami, ser, awokado. Podobno celem jest to, żeby spróbować zmieścić wszystko na jednym kawałku, więc mamy tutaj wołowinę, mamy tutaj tą fasolę, mamy platana i mamy awokado. It is really good actually. I like it. Te tunele nie są niestety przystosowane dla ludzi, którzy mają powyżej 1,80 m. Muzyka gra, więc będę krzyczał. Ten park jest naprawdę ogromny. I kurde, patrząc na tych ludzi, to chyba chcę spróbować jednej z tych zabaw. Come on, come on! O kurde, wow. Oho, powiem wam, że jest trochę stresujące, jak się człowiek patrzy w dół. Vanessa, it's a race! O kurde, jest troszeczkę. Wiem, że tutaj raczej się niby nic nie stanie, ale mimo wszystko ciężko jest manipulować kamerą, która nie jest przypiona do mojej dłoni, patrzeć w dół. Wow, niby nie mam lęku wysokości, ale teraz się trochę stresuję. Nie będę wam mówił, że nie. Zaraz wam pokażę, jaki mam widok. Jeszcze wiatr zaczął teraz wiać, więc w ogóle bajka. Zobaczcie, jak to wygląda z tej perspektywy. Wow. Zajebiście. O kurde, wiatr. Najbardziej się boję tego, bo jak spadnę, to się o, ale wieje. Wow. O kurwa, ale buja. Ale... O, si. No muszę wam przyznać, że nogi to mi się trzęsą. Jak ten wiatr się zaczął, to był stres. How is it? Too scary. I was regretting my decision. The wind was the worst part, yeah, right? Exactly. Wow, naprawdę mega zajawa. Zobaczcie, jak mi się nogi trzęsą. But now you have to go back. I don't want to. Can I just go and walk? Yeah, strong. No, wieje mocno. Si. Are you ready? Go! I'm not, but I have to do it! Go! Es un poco fuerte, ¿no? ¿El viento? Sí. Sí, bastante. ¿Pero es seguro? Claro, siempre. Dobra, teraz zawiązałem sobie aparat na ręku, bo czuję, że może mi wypaść jakimś cudem. Dobra, lecimy, moi drodzy. Raz, dwa, trzy. Wow. Dobra, jadę szybko teraz. Nie patrz w dół, nie patrz w dół. Wy też nie patrzcie w dół. Słuchajcie, to jest wyścig, więc musimy Jezu, jak ta lina się wygina w lewo i w prawo. Wow. Ciekaw jestem, czy na wideo to będzie widać, że tu jest tak wysoko, ale jest adrenalinka. First. No. I won. I was first. You wanna do it again? No, I'm okay like this. It's one life activity, you know? Yeah. My heart is still beating like crazy. What about yours? Not only my heart, my legs, I can feel them. My soul is dead already. I left that behind. Wracamy sobie do recepcji. Przechodzę obok jakiegoś krzaczka. Wiecie, co to jest, moi drodzy? To jest kawa. Zobaczcie, nie kłamałem. W środku tej osłonki jest niedojrzałe
ziarenko kawy. Wielu z was pisało mi, żebym koniecznie nagrał jakiś materiał z plantacji kawy w Salwadorze. Otóż, moi drodzy, nie będę tutaj nagrywał żadnego materiału z bardzo prostego powodu. Mam naprawdę świetnego vloga o plantacji kawy i o historii człowieka, który tą kawę plantuje jak bombę w CS-ie. Mianowicie nagrałem dwa vlogi, linki znajdziecie w opisie i tutaj znajdziecie screeny z tych vlogów, z Andrzejem Dechnikiem, kontrabasistą, który wyemigrował do Meksyku w roku 80, docelowo na jeden rok, a później był stan wojenny, nie mógł wrócić do Polski. No i został tam do dzisiaj i właśnie Andrzej, oprócz tego, że jest wykładowcą na Uniwersytecie w Meksyku w Jalapie i oprócz tego, że ma swój zespół jazzowy, no to właśnie posiada własną plantację kawy, po której mnie oprowadził i również opowiedział na drugim vlogu swoją historię, więc koniecznie polecam wam zerknąć, bo uważam, że to są jedne z fajniejszych vlogów, jakie kiedykolwiek zrobiłem. Przed nami jedzie Vanessa, lecimy teraz na chwilę do miasta. Bardzo się cieszę, że się spotkaliśmy, bo samemu na te rowery bym pewnie nie poszedł, bo jakoś tak dziwnie byłoby taką atrakcję robić samemu, a tak to fajnie jest robić niektóre rzeczy z kimś, bo można to wspólnie przeżywać, porównywać emocje i tak dalej. Naprawdę mega się cieszę, że to zrobiłem, bo było troszeczkę takiej adrenalinki, no i zrobiłem przy okazji coś nowego w swoim życiu. A to, moi drodzy, miejscowość Apaneca, tutaj mamy kościół. Tutaj jest nic innego jak Plaza Central. Wyjątkowo nie sprzedają case'ów na telefony komórkowe, tylko przeróżne kwiatki. Więc jest to z pewnością miła odmiana. Tutaj mamy jakiś obelisk i tablice informujące o tym, że to miasto ma licencje turystyczne i w ogóle jest super. Vanessa, what do you think about this city? It's pretty, lonely, good food. You haven't tried food here yet. But Albania is crossing the street. Ah, okay, so we consider this city as the Albania as well. Yes, it is. Okay, then the city is cool. Tutaj mamy taki dosyć nietypowy przypadek, ponieważ z reguły fasada kościoła jest skierowana na Plaza Central. Plaza Central jest tam, a przód kościoła jest tutaj. I właśnie rozkminiliśmy z Vanessą, że to być może dlatego, że to jest w ogóle jeden ze starszych kościołów tutaj, 1798 rok wybudowany, ale trzęsienie ziemi z 2001 roku kompletnie go rozwaliło, więc go odbudowali. Więc ten kościół ma zaledwie 20 lat. Więc być może po prostu podczas renowacji postanowili, że fasada będzie z innej strony, nie wiem. Tylko się możemy domyślać. W sensie moglibyśmy pewnie to sprawdzić w necie, bo to było raptem 20 lat temu, ale to nie jest vlog edukacyjny. That hurt. Są takie lokalne kafejki. Całkiem tu ładnie, czysto, zielono. Jak widzicie, bardzo dużo kwiatów jest. Tam na samej górze są trzy krzyże, więc podejrzewam, że to jest jakiś Mirador de los Tres Cruces czy cokolwiek. Jak zawsze, punkt widokowy z krzyżami. Proszę się nie stresować, my tu tylko nagrywamy vloga, mordeczki. Zobaczcie, tutaj mamy ciekawy mural, twarze polityków wyrwane, jedna flaga też rozwalona. So who are these people? Well, who used to be Salvador's president? Two of them were the FMLN, which were the left Olagueria politician group. Well, one of them is Sánchez Arián and the other one is Mauricio Funes. Both of them are out of the country. I believe Mauricio Funes is being persecuted by the actual government right now. And Sánchez Arián is out of the country, so far we know, but we don't know where he is. Hey? So, yeah. He doesn't like them as well, I guess. Słuchajcie, zwijamy się za Paneki. Zobaczyliśmy już wszystko, co mieliśmy do zobaczenia. Teraz jedziemy do miejscowości What's the name of that town? Apaneca. No, the other one. Huayua, we are heading to Huayua. I'm not even gonna try to pronounce it. Dlatego, że tam jest festiwal jedzeniowy, weekendowy, a za godzinę zachodzi słońce, więc jest ostatni moment, żeby tam pojechać. Tak się właśnie pisze nazwę tej miejscowości, której wymówić nie potrafię. Daleko nie mamy, jedynie 18 minut. Co ciekawe, dzisiaj rano odezwała się do mnie dziewczyna, którą poznałem w Salwadorze i powiedziała, że jej rodzina ma tam hotel i że załatwiła mi rezerwację i jeżeli będę mógł im zrobić jakieś zdjęcia z drona czy coś, to będzie super, więc nie wiem czego się spodziewać, bo mam tylko adres, więc zobaczymy, może będzie fajnie.
zaparkowałem. Jesteśmy w miejscowości, której nazwy nie potrafię wymówić. Idziemy szukać Vanessy, bo ona tu dojechała ładne kilka minut przede mną. Bo tak jak wspominałem wam z Bartkiem wcześniej, Salwadorczycy jeżdżą jak wariaci. Pierwszy rzut oka i trzeba przyznać, że Plaza Central tutaj wygląda naprawdę bardzo ładnie. Ciekawy kościół, ma bardzo dużo czerwonych akcentów. Nie spotykałem ich tutaj nigdzie wcześniej. Wygląda na naprawdę bardzo zadbany. Idziemy do środka. W kościele zaczynała się msza już chyba, więc jak tylko wskoczyłem na szybko. Zobaczcie ten park. So why is it so popular in El Salvador? Well, because there is a lot of typical food here in El Salvador. It only happened on Saturday and Sunday. Many people from the city came here just to eat the type of food. Do they have something sweet? Yes, it does. Let's eat sweet. Naprawdę bardzo ciekawie wygląda napis akceptujemy bitcoiny w takim lokalu. Zobaczcie jakie ogromne krewetki. W życiu takich wielkich nie widziałem. To jest moja dłoń. To jest krewetka. Wow. I zobaczcie, jakie to wszystko jest przystępne cenowo. $6.05, $3.50. Gdyby nie to, że niedawno jadłem obiad, to bym tutaj wszystko zjadł. Aha, ¿Por qué geisha es como especial? Bueno, ahorita está hasta catalogado como en tasa de excelencia aquí en El Salvador, entonces está uno de los campeones. Okej, entonces Czemek z Delegation, por favor. Widać, że spece. Pierwszy raz miałem taką sytuację, że się człowiek pytał, ile gramów kawy chce do Czemeksa. Poprosiłem o najmocniejszą, czyli 21. O tej gejszy już wcześniej słyszałem, jest to podobno, nie wiem jak to nazwać, czy odmiana kawy, czy po prostu jak gdyby metoda palenia, czy może metoda doboru ziaren, ale podobno najbardziej popularna kawa w Salwadorze. No was. Zobaczcie, tutaj też można płacić bitcoinem. Tengo una pregunta sobre bitcoin. ¿Puedo usar otro wallet que Chivo? Sí, puede usar cualquier wallet. Cualquier wallet es compatible a la Chivo wallet. Więc widzicie, chłopaki powiedzieli, że można tutaj używać innych portfeli bitcoinowych, tylko że temat jest taki, że... Dobra kawka. Tylko, że temat jest taki, że to nie jest tak, że sobie przychodzicie, macie gdzieś te bitcoiny na giełdzie i sobie płacicie. Musicie je mieć na specjalnym portfelu, który będzie tam w tym Chainlinku, albo bitcoina, albo tym Lightning i tak dalej, więc ja wiem, że wielu z was wyobrażało sobie tak, że tutaj przychodzicie, pykacie i nie. To, że macie bitcoiny nie znaczy, że możecie nimi płacić. Musicie je mieć w odpowiednim miejscu, musi być to ta sieć Lightning i w ogóle jest to trochę bardziej skomplikowane niż może nam się wszystkim wydawać. Albo po prostu ja jestem głupi i kompletnie tego nie ogarniam, ale jak na razie jedyna metoda, jaką ja znalazłem, to jest taka, żebym z Binance'a za $30 przerzucił to na swój portfel, co nie ma najmniejszego sensu, bo kawa kosztuje $1.5, więc... So I asked Vanessa to get something to try, like traditional snacks, and she bought a full box. I didn't know how much she wanted, so I just bought a full box. Więc w Salwadorze trzeba uważać, bo jak zamówicie agua de horchata, to dostaniecie co innego. Jak zamówicie quesadillę, to też dostaniecie co innego, co widzieliście na vlogu Bartka. A jak zamówicie semity, to dostaniecie coś takiego. A meksykańska semita wygląda tak. Mamy tutaj coś, co przypomina jakiś biszkopt. Podobno mam zamoczyć w kawie na szybko i szybko zjeść. Smakuje jak słodki biszkopt w kawie. To się nazywa marque sote i smakuje jak biszkopt. I smakuje bardziej niż biszkopt niż to. To smakuje mniej jak biszkopt, a to bardziej. To smakuje jak muffin z figą. Pewnie dlatego, że to jest ciasto muffinowe, a to jest figa. What's the name of this one? It's Miloha. I asked for utensils, you said no, okay. No, you have to eat it with your hands. Dobra, wjeżdżamy. Ja się nie znam na słodyczach, ale jest okej. Okay. Jestem najgorszym testerem jedzenia na świecie. Nie pokazuję wam wszystkich, bo generalnie tak jak wyglądają, tak smakuje. Jeżeli widzieliście kiedyś podobne przekąski w Polsce, to tutaj są bardzo... Nie pokazuję wam wszystkiego, bo generalnie tak jak to wygląda, tak też smakuje. Więc jeżeli widzieliście podobne ciastko w Polsce, no ciszej mi tam.
to smakuje bardzo podobnie, a teraz jeszcze wjeżdżam w tą semitę. Takie są te słodycze. W sensie są ok, na tej zasadzie, że są dobre, nie to, że mnie odrzuca od nich, ale tak, żeby to były moje ulubione słodycze na świecie, to bym nie powiedział. Mamy naprawdę ładny zachód słońca, niebo się mieni na ciekawe kolory, a tutaj mamy księżyc. A przy okazji, jak zapewne słyszycie, wszystkie ptaki w okolicy się aktywowały właśnie. Teraz biliśmy na bazar z case'ami do telefonów komórkowych. To jest bardzo ciekawe, ponieważ dosłownie identyczne, takie same wzory widziałem w Chiapas w Meksyku. Wiem, że tam były ręcznie robione, możliwe, że tutaj też po prostu robią na wzór tych meksykańskich, albo po prostu no, mają jakąś tam część wspólnej kultury z tymi wzorami. Generalnie praktycznie każde stanowisko ma te same albo bardzo podobne rzeczy, czyli taki no typowy bazar, których jak wiecie za bardzo nie lubię. Mała różnica kulturowa, którą właśnie zauważyłem, bo wcześniej tego nie słyszałem w żadnym kraju, że tutaj na bazarze ludzie do ciebie podchodzą, mówią hola, puedes preguntar sin compromiso, czyli jak chcesz, to możesz się niezobowiązująco o coś zapytać, czyli że jak się będziesz pytał, to nie znaczy, że musisz cokolwiek kupić. Nigdy wcześniej nie słyszałem tego sformułowania, a tutaj każdy sprzedawca dokładnie tymi samymi słowami nas wita. Bye! Zobaczcie, jaki ładny księżyc tam mamy. Tak wygląda ten Parque Central nocą, a my idziemy do samochodu i szukać hotelu. Za 3 minuty się przekonamy, gdzie dzisiaj śpię. Specjalnie nie googlowałem, żeby było zaskoczenie. Bardzo ciężko się jeździ z takimi przyciemnionymi szybami, bo po bokach nic nie widać, a w lusterkach też nie jest najłatwiej, no ale coś za coś. No i co, teraz będziemy grali, kto pierwszy zejdzie z drogi? No spadaj, no. No mordo, przecież cię rozjadę, no. A co jeżeli jest wyszkolony po to, żeby zaraz coś mnie napadł, jak ja się będę użerał z tym psem? Czy ty byłbyś uprzejmy zejść mi z drogi? A little later. Por favor. O! Muchas gracias, señora. O kurde, to chyba tutaj. Wygląda fancy. Ej, to naprawdę jest chyba jakiś fancy hotel, bo tam w tle widzę, że mają basen. Mój pokój to pokój numer 1. Czyli tutaj. Uwaga. Zobaczcie, jaki bajer normalnie jestem w fancy butikowym hotelu. Powodzi się na tym YouTubie, widzę. Zobaczcie, to jest łazienka. Ej, naprawdę fajnie to wygląda. Jak to funkcjonuje? Nie potrafię otworzyć drzwi balkonowych. Za drogi hotel. Zajebiście. Mógłbym nawet stąd zeskoczyć do basenu, jakbym miał takie życzenie. Drodzy Państwo, chciałbym się z Wami serdecznie pożegnać, ponieważ zamierzam oddać się teraz swoim obowiązkom służbowym, a później udać się na zasłużony spoczynek. Mam nadzieję, że mój dzisiejszy wideoblog się Wam się podobał. Życzę Wam miłego dnia. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.